aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Można uhonorować ten moment gorącym pocałunkiem. W ten sposób swoją miłość przypieczętowało 9 par małżeńskich, które spędziły ze sobą 50 lat. W Szczytnie 7 lipca odbyła się uroczystość Złotych Godów. Podczas niej pary otrzymały z rąk burmistrz miasta medale odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez prezydenta RP. Wszystkiego dobrego, wiele radości, uśmiechu i wszystkiego co najlepsze. W liście gratulacyjnym kierowanym do jubilatów prezydent RP pisze, że wśród polskich odznaczeń jest to medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności jako wartości fundamentalnych. Sami zainteresowani podchodzą jednak do swojego jubileuszu dużo lżej. Proszę Państwa, to bardzo proste. Po prostu zawarliśmy związek małżeński. Później żadne z nas przez 50 lat nie umarło i nie rozwiedliśmy się. Nie ma sekretów żadnych. Nie. No ale wszyscy się zastanawiają, to nie jest takie proste wytrzymać. Nie, ale jakoś się ciągło te lata. 50 lat minęło, dochowało się dzieci, wnuków, prawnuków. No i pogoda sprzyjała oczywiście. Także... A jak Państwo wspominacie teraz te najszczęśliwsze chwile, czy te kryzysy, jak stoi? Mi się wydaje, że to wszystko jedna chwila jest. Na pewno tak. Przeminęło, nie wiadomo kiedy. Jak to mówią, przeminęło z wiatrem. Po prostu się kochamy. Kochaliśmy się bardzo, z miłości, żeśmy się pobrali. No i tak się ułożyło, że całe życie sprzyjała nam ta miłość i w ogóle szczęśliwie nam się ułożyło i do dzisiaj dotrwaliśmy sobie. Doczekaliśmy się wnuczków i prawnuczki nawet jeszcze mamy, także no, żyje się nam na razie dobrze. Ale tak się mówi, że samą miłością nie da się wyżyć. Ciężko troszkę. Pracą również, wielkim wyrzeczeniem, bo na pewno wiele wyrzeczeń musieliśmy pokonać, żeby dotrwać do celu, bo zawsze jakiś cel w życiu się stawia przed. I po malutku do tego żeśmy dążyli. No i jak do dzisiaj szczęśliwie nam się wszystko ułożyło. Dostojnym jubilatom towarzyszyli w czasie tej wzruszającej uroczystości bliscy. Dzieci, wnukowie, prawnuki. Ich obecność była bardzo ważna. To jest bardzo taka radosna uroczystość, ale jednocześnie bardzo wzruszająca. Radosna, że naprawdę z przyjemnością patrzy się na te pary, które przeżyły 50 lat, a mimo wszystko widać miłość, widać wzajemny szacunek, widać taką radość w oczach tych osób, a przede wszystkim taką miłość do siebie i do członków swoich rodzin, bo na dzisiaj są to osoby, które mają dzieci, mają wnuków, mają prawnuków i to jest najważniejsze, że otoczone są tymi bliskimi osobami i życzę właśnie przede wszystkim tak wiele, wiele tego ciepła rodzinnego. Chyba wszyscy zastanawiamy się, jaki jest sekret tak długich małżeństw. Jak się okazuje, w taki związek trzeba włożyć dużo wysiłku. Cierpliwością i pracą, bo od razu dzisiaj młodzi to może by chcieli raz z dnia na dzień, żeby to było dobrze. Niestety trzeba zacząć pracować i cierpliwie. A rada dla pani młodej? Ale również i radości o życia, bo trzeba coś włożyć, żeby się szanować, radować ze wszystkiego. Czy to jest jakieś bardzo takie bogate, czy bardziej skromne życie, ale ze wszystkiego trzeba się cieszyć i dużo tej radości w to wprowadzać. No i to się wtedy wzajemnie oddaje, ta radość, wzajemnie się odwdzięcza wszystko. Wnuki nas bardzo kochają, my wzajemnie ich. I to razem tak wszystko pączkuje, że dotrwaliśmy do tej pory. Wiara we wszystko, jeden drugiemu musi ufać. W Szczytnie na uroczystości pojawiło się 9 par małżeńskich. Krystyna i Mikołaj Bancerek, Krystyna i Eugeniusz Bańkowscy, Alfreda i Marian Głąbkowscy, Barbara i Zdzisław Gołaszewscy, Urszula i Zygmunt Kowalscy, Marianna i Jan Kozłowscy, Zofia i Zdzisław Mierzejewscy, Maria i Jan Piórkowscy,
Janina i Roman Sadowscy. 39. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję po raz czwarty w Szczytnie. Przez blisko 40 lat regionalny konkurs poezji śpiewanej wykreował wielu laureatów, którzy dziś to marka sama w sobie znana w całej Polsce. Dlatego do zmagań z poezją wciąż nie brakuje chętnych, tak jak nie brakuje chętnych, by tych niełatwych przecież utworów wysłuchać. To już drugi dzień naszej szczycińskiej imprezy. Wczoraj przy pełnej widowni, którą tutaj dostawialiśmy w ostatnim momencie, jeszcze ławeczki, bo cały czas ludzie przychodzili i przychodzili, rządni literackich i poetyckich emocji, wystąpili konkursowicze. Z drugim konkursem, finałowym konkursem 39. spotkań zamkowych, a tuż po konkursie wystąpił ze swoim programem Alosza Awdiejew. Dzisiaj na scenie zobaczymy Krzysztofa Nabiurkowskiego z zespołem, wschodzącą gwiazdę, bardzo utożsamianą z Radiową Trójką i również trójkową już gwiazdę Artura Andrusa z jego zespołem w programie Myśliwiecka. 6 i 7 lipca zarówno przezabawne występy Artura Andrusa i Aloszy Awdiejewa, jak i liryczne Krzysztofa Napiórkowskiego i uczestników konkursu, wszystkie zabrzmiały tu rewelacyjnie. Genius Locji Zamku działał tu niezawodnie. Generalnie taki był zamysł organizatorów pierwszych spotkań zamkowych. To miała być poezja śpiewana na zamkach, na różnych zamkach Warmii i Mazur. Były zaplanowane koncerty w Olsztynku, Nidzicy i Olsztynie oczywiście, bo z Olsztyna ten pomysł wykiełkował. Po wielu latach wrócono do tej pierwotnej idei, no i od kilku lat z powodzeniem my tutaj w Szczytnie organizujemy jako miasto Szczytno koncerty edycji szczycieńskiej poezji śpiewanej. Ale żeby poezja śpiewana zabrzmiała w Szczytnie, musiały działać nie tylko duchy opiekuńcze. Stowarzyszenie Scena 9, działające w Szczytnie już od wielu lat, organizuje koncerty śpiewanej poezji na swojej scenie. Koncerty śpiewanej poezji, kabaretu, jazzu. A jednym z członków jest zespół Czerwony Tulipan ze Stefanem Brzozowskim na czele i kiedyś chcieliśmy skorzystać z tego, że w Olsztynie są cudowni artyści na śpiewanej poezji i zaprosić ich do nas. I Stefan, który jest ojcem chrzestnym tego pomysłu, powiedział, no dobrze, a czemu nie możemy zrobić przesłuchań? A w tym roku nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla największej indywidualności 39. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję w Olsztynie, jury w składzie Elżbieta Adamiak, Piotr Bukartyk, Janusz Grzywacz, Jan Poprawa, Jerzy Satanowski i Jan Wołek postanowiło przyznać dwojgu wykonawców. Otrzymali ją Justyna Kuśmierczyk z Warszawy i Paweł Ruszkowski z Kościerzyny. W piątek 13 lipca Miejski Dom Kultury w Szczytnie w ramach letniego grania przygotował Noc Horrorów. Co zobaczymy? Dwa filmy, które osiągną najlepszy wynik w internetowej sondzie przeprowadzanej na stronie www.letniegranie.pl, zostaną wyświetlone pod chmurką od godziny 22. Wszystkie osoby, które zdecydują się przyjść do ruin zamku w upiornych strojach, wejdą na seans za darmo. Bilety na podwójny seans kosztują tylko 10 zł. Dostępne są w sekretariacie MDK-u. Będzie je można także kupić przed seansem. Ilość miejsc ograniczona. Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zaprasza na turniej w siatkówkę plażową par mieszanych o Puchar Burmistrz Szczytna. Start o godzinie 9 w sobotę 14 lipca na nowym boisku do siatkówki plażowej przy kąpielisku miejskim. Po raz pierwszy w Szczytnie 14 lipca w sobotę o godzinie 20 w hali imienia Huberta Wagnera odbędzie się gala MMA Kings of Night. Do pojedynku stanie m.in. Waldemar Bączek ze Szczytna. W programie odbędzie się 10 walk w klatce. Bilet wstępu kosztuje 25 zł.